Nie wiem, odkręciłem, nie wiem czy starczy czy nie. Ale kawałek się ruszy. Jeszcze troszkę trzeba. Elegancko je. Zniszczone by było. Tu się posieje, a potależuje akurat i potem oporządek będzie ma na rojcie. Tu i z głowy będzie wszystko. Duże, wysokie. Gnoju nie ma, to trochę sparcieje, zgnije i będzie jako gnój. Tylko już raz było tu chyba talerzowane, no wtedy to trochę mnie rzuci. Ziemia mokra. Kurna, ale skakanka, ja. Turbinę trochę słychać, bo filtr zawalony. Po tym bronowaniu będzie trzeba na wieczór wziąć filtry, powyczyszczać sprężara i... Udało jak się kurzy. Będzie brykanina, ale trzeba. Potem się założę to. Teraz się stależuję, potem orka i... Wsteczny jak się ładnie akurat ustawić można.
To my się wydolecę 15 na godzinę. A 30 piątka. Ja dwójka na chodzie, ona piątka. To sama prędkość 15 na godzinę szef. Ciągle. O, jeszcze wyprzedza. Bo teraz zwalnia mnie. Już głębi ta leżuwa lezie, to zwalnia poniżej 15, to i... Jak ona idzie 15, to idzie. Woda na zielonym chyba je, ciągle. Jeśli się nie zagotowała, to elegancko. Ale daje. To chmura i chmura i chmura. Ciągle strzeli. Ale pewnie nie będzie widać na kamerze. Ale może i widać. No żebym tak nagrywał, to by pufała fajnie by było. Kopci tylko. Ale owiec na koto ciemny. Zielony, fes. Czyli wilgoć ma. Czyli nie będzie tylko jasny. By zostawił, to no, nie musiał na wiosnę siać. Nie, ale będą być zimę by zdechł. Tylko na diabła to by nie zdechł, jak zwykle. Jakbyś posiął na zimę, to by zdechł. Milinka zostaje to elegancko. Szkoda, że gnojowicy nie, bo by tu zlał choć dwie belki pod kukurydzę, to tam była kukurydza też dwie belki, by wszystko zorął. Nie miałby z głowy. Chociaż trochę 30. Dużo już patrz nie zostało. Jedne krążenie, bo dwa. To by było na tyle.